Ostatnie lata były dla kibiców Lecha Poznań wyjątkowo rozczarowujące. W 2016 roku Kolejosz sięgnął po Superpuchar Polski i od tego czasu nie zdołał wywalczyć żadnego trofeum. W ubiegłym sezonie Lechici jeszcze pod wodzą Dariusza Żurawia zagrali w Lidze Europy, ale radość z występu w tych rozgrywkach przyćmiło dopiero 11 miejsce w Ekstraklasie. Już w kwietniu grupy kibicowskie ogłosiły bojkot spowodowany słabymi wynikami, a także niechęcią do ówczesnego trenera przygotowania fizycznego klubu Andrzeja Kasprzaka i dyrektora sportowego Tomasza Rząsy. W klubie nie ma już pierwszego z nich, ale irytacja fanów nie zmalała. Wręcz przeciwnie. Postanowiliśmy nie chodzić na mecze Lecha na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, nie kupować karnetów, no bo po co? Nie ma obiecanych hipertransferów, jest zwykły syf. Nikt nie chodzi do kina czy do teatru na szmirę z kiepskimi aktorami. Tak samo nikt z nas nie pójdzie na stadion. Będziemy jeździć na wyjazdy i wspierać piłkarzy oraz nowy sztab szkoleniowy, ale tych chytrusów i dusi groszy wspierać nie będziemy. Dopóki pseudodyrektor będzie w klubie oraz nie będzie tych słynnych transferów, nie będziemy chodzić na mecze w Poznaniu. Kibice mieli jasne postulaty wobec Lecha Poznań, one nie zostały spełnione, więc kibice, jeśli chcieli być słowni, no to musieli takie decyzje podjąć. Po pierwsze, nikt kibicom Lecha nie spełnia ich oczekiwań, a po drugie, nikt się z nimi za bardzo nie komunikuje, bo sposób, w jaki władze Lecha Poznań, prezesi, dyrektor sportowy komunikują się z kibicami, no jest to sposób fatalny. Kibole zarzucają wspomnianemu już zarządowi Lecha brak szczerości. W ostatnich 3 miesiącach spotkaliśmy się z zarządem klubu 2 razy i nic sobie z tych spotkań nie robią. Kłamią w żywe oczy. To zgraja cwaniaczków opowiadających bajeczki i składająca deklaracje bez pokrycia. Na spotkaniu mówią jedno, by później ze wszystkiego się wycofać. Pierwsze domowe spotkanie Lecha w tym sezonie odbędzie się w najbliższy piątek. Nie wiadomo, czy do tego czasu pojawi się czynnik, który byłby w stanie załagodzić konflikt na linii kibole-klub. Żeby doszło do takiego zawieszenia broni między kibicami a władzami Lecha Poznań, no musiałoby dojść do spełnienia postulatów kibiców przez klub, czyli no do rozstania się z Tomaszem Rząsą i do przeprowadzenia ofensywy transferowej. Wydaje mi się, że połowa z tego planu jest możliwa do zrealizowania i to ta połowa pod tytułem ofensywa transferowa. Nie wykluczam, że Lech tutaj jeszcze ruszy swoje tematy na rynku transferowym, natomiast nie wierzę w to, żeby Lech rozstał się z dyrektorem sportowym i to na pewno będzie kość niezgody. Przypomnijmy, że Tomasz Rząsa piastuje stanowisko dyrektora sportowego klubu od sierpnia 2018 roku.